Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o kształtowaniu się granic odrodzonej Polski. Czego dowiemy się na lekcji? Poznamy koncepcję granic odrodzonej Polski, poznamy przyczyny i skutki powstania wielkopolskiego oraz powstań śląskich, poznamy skutki plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu, dowiemy się, w jaki sposób ukształtowała się południowa granica Polski. I zaczynamy od koncepcji granic Polski. Wśród polskich polityków ukształtowały się dwie koncepcje przyszłych granic Rzeczypospolitej. Koncepcja inkorporacyjna proponowana przez Romana Dmowskiego. Opowiadał się on za stworzeniem państwa jednolitego pod względem narodowościowym z ziem zamieszkanych głównie przez Polaków. Na zachodzie w skład przyszłej Rzeczypospolitej weszłyby Górny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze Gdańskie i większość Prus Wschodnich. Z kolei na wschodzie do Polski chciano wcielić, a więc inkorporować obszary po rzekę Berezynę, rezygnując z części wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Ludność litewską, białoruską i ukraińską planowano poddać przymusowej polonizacji, a Niemców i Żydów skłonić do emigracji. Druga koncepcja federacyjna, jej zwolennikiem był Józef Piłsudski. Polityk dążył do utworzenia bloku państw narodowych graniczących ze Związkiem Radzieckim, złożonego z Polski, Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Taka współpraca w ramach federacji miała zabezpieczyć wszystkie te kraje przed dominacją bolszewickiej Rosji. Polska granica na zachodzie miała zostać ustalona na konferencji pokojowej w Paryżu. Piłsudski bowiem nie chciał wywoływać konfliktów z Niemcami. Konflikt polsko-ukraiński. Jeszcze przed I wojną światową Austriacy podsycali spory polsko-ukraińskie w Galicji Wschodniej, w większości zamieszkiwanej przez Ukraińców. Jesienią 1918 roku wycofujący się z Lwowa Austriacy przekazali broń Ukraińcom, co pozwoliło im zająć Lwów i ogłosić utworzenie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej ZURL. W regionie nie było polskich wojsk, dlatego do walki stanęła młodzież, tak zwane Orlęta Lwowskie. Z pomocą nielicznych polskich żołnierzy odbiło ona miasto z rąk ukraińskich. Wiosną do Galicji Wschodniej przybyły błękitna armia generała Halera i oddziały z Wielkopolski. Walki w tym rejonie trwały do lipca 1919 roku. Polakom udało się wyprzeć Ukraińców za rzekę Zbrucz. Oficjalnie Galicja Wschodnia została uznana przez mocarstwa zachodnie za część państwa polskiego w marcu 1923 roku. I przechodzimy do powstania wielkopolskiego. Pod koniec 1918 roku Wielkopolska nadal była częścią Prus. O przyszłości tych ziem mieli zdecydować politycy na konferencji pokojowej w Wersalu. 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybył wybitny pianista i polityk Ignacy Jan Paderewski, co wywołało ogromny entuzjazm ludności. Polacy wywiesili flagi narodowe i państw ententy, Niemcy z kolei zaczęli je zrywać i niszczyć. Ostrzelali również budynek poznańskiego bazaru, ważnego dla Polaków centrum życia politycznego z czasów zaborów. Te wydarzenia doprowadziły do wybuchu antyniemieckiego powstania w Wielkopolsce. W ciągu kilkunastu dni większość Wielkopolski została oswobodzona, a więc było to jedyne w polskiej historii powstanie, które zakończyło się sukcesem. Pod naciskiem Francji obie strony przerwały działania zbrojne. Formalnie Wielkopolska powróciła do Polski na mocy traktatu wersalskiego w styczniu 1920 roku. Do Rzeczpospolitej przyłączono także tereny wcześniej niezdobyte przez powstańców, m.in. Leszno i Bydgoszcz. I granica północna. Na Pomorzu Gdańskim liczba mieszkańców narodowości polskiej i niemieckiej była porównywalna. W miastach dominowali jednak Niemcy, a na całym obszarze znajdowały się liczne oddziały niemieckie. Z tego względu miejscowi działacze nie chcieli podejmować walki i postanowili zaczekać na decyzję konferencji pokojowej. Na mocy traktatu wersalskiego w styczniu 1920 roku większość Pomorza z Toruniem, ale bez Gdańska i Elbląga, wróciła do Polski. Z Gdańska i jego najbliższych okolic utworzono natomiast miasto-państwo o nazwie Wolne Miasto Gdańsk. Po zakończeniu I wojny światowej w Gdańsku przeważała ludność niemiecka. Zachodnie mocarstwo utworzyły na terenie Gdańska, Sopotu i Żuław autonomiczne miasto-państwo pod zarządem Ligi Narodów. Polityka zagraniczna oraz system celny Wolnego Miasta Gdańska zostały powiązane ze Rzeczpospolitą Polską. Polska reprezentowała także Gdańsk na arenie międzynarodowej, jednak władze Wolnego Miasta były niezadowolone z tych ustaleń i zabiegały o przyłączenie do Niemiec. Kwestia Mazur, Powiśla i Warmii
została do rozstrzygnięcia w drodze plebiscytu w lipcu 1920 roku. Za przyłączeniem do Polski zagłosowało tylko kilka procent ludności, przede wszystkim na południowej Warmii i Powiślu. Ostatecznie Polsce przyznano niewielkie fragmenty obszaru na terenie Powiśla. Warto wspomnieć, że Polska decyzją państw Ententy, decyzją konferencji pokojowej otrzymała wąski, liczący 140 km dostęp do Morza Bałtyckiego. Zaślubiny Polski z morzem odbyły się 10 lutego 1920 roku w Pucku. Bałtyk był kluczowy dla handlu, dla rozwoju handlu, a kluczowy dla handlu Gdańsk został wolnym miastem, a więc największym polskim miastem portowym. Tuż po odzyskaniu niepodległości był niewielki Puck. Władze polskie jednak właśnie pomimo utraty Gdańska nie zrezygnowały z samodzielnej polityki morskiej. I przechodzimy do wyprawy kijowskiej. Gdy wojska niemieckie zaczęły się wycofywać ze wschodu, na te tereny wkraczali bolszewicy. Odpowiedzią Piłsudskiego była ofensywa polskich wojsk wiosną 1919 roku. Polacy zajęli Wilno, a następnie wyparli bolszewików z ziem litewskich i białoruskich. W styczniu 1920 roku generał Edward Rydz-Śmigły opanował Dyneburg, który przekazano Łotwie. Miało to zachęcić Łotyszy do idei federacji z Polską, jednak nie odniosło zamierzonego rezultatu. W tej sytuacji Piłsudski postanowił wspomóc przegrywającą z bolszewikami Ukraińską Republikę Ludową URL. W kwietniu 1920 roku zawarł z atamanem Symonem Petlurą sojusz wojskowo-polityczny. URL uznała prawo Polski do Galicji Wschodniej, a w zamian Polacy zaakceptowali niepodległość pozostałych ziem ukraińskich. Wojska polsko-ukraińskie rozpoczęły ofensywę i w maju 1920 roku po wyparciu bolszewików zajęły Kijów. I teraz zwycięstwa w trwającej w Rosji wojnie domowej dały bolszewikom pełną kontrolę nad państwem. Natomiast po zajęciu Kijowa przez Piłsudskiego zaczęli bolszewicy podsycać wśród rodaków antypolskie nastroje i przekonywać Rosjan do ataku na Rzeczpospolitą. Leninowi bowiem bardzo zależało na pokonaniu Polski, liczył, że dzięki temu zwycięstwu rewolucja komunistyczna ogarnie zachód Europy. W ciągu 2 miesięcy połączone wojska polsko-ukraińskie zostały wyparte z terenów na wschodzie. W lipcu 1920 roku działania wojenne przeniosły się do centralnej Polski. Armia bolszewicka dotarła aż do Włocławka i w pobliże Torunia, a komuniści przekonani o rychłym upadku Rzeczpospolitej planowali już powołanie Polskiej Republiki Sowieckiej. W tej trudnej sytuacji polskie władze zwróciły się do zachodnich mocarstw z prośbą o pomoc i pośrednictwo w rozmowach z Sowietami. W zamian Polska zgodziła się na ustalenie wschodniej granicy na tzw. linii Curzona wzdłuż linii trzeciego rozbioru, co oznaczało bezpowrotną utratę wschodnich ziem dawnej Rzeczpospolitej. Dodatkowo Polacy mieli przystać na niekorzystne decyzje dotyczące Śląska Cieszyńskiego oraz przyznanie Wilna Litwie. Rokowania polsko-bolszewickie prowadzone w Mińsku nie przyniosły jednak efektu. Bolszewicy byli bowiem przekonani o swoim zwycięstwie i liczyli na całkowity podbój Polski. Bitwa warszawska i pokój ryski. Latem 1920 roku wojska Armii Czerwonej dotarły pod Warszawę. Generał Tadeusz Rozwadowski pod kierownictwem Józefa Piłsudskiego przygotował plan kontruderzenia. Rozpoczęło się ono 13 sierpnia od ataku oddziałów generała Władysława Sikorskiego. Walki trwały do 25 sierpnia i przeszły do historii jako Bitwa Warszawska, która zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości. 15 sierpnia toczyły się zacięte walki o Radzymin, dzień później ruszył decydujący atak z nad rzeki Wieprz, którym osobiście dowodził Piłsudski. Polacy rozbili armię Tuchaczewskiego, a jej resztki wycofały się do Prus Wschodnich i następnie nad Niemen. 31 sierpnia pod Komarowem w okolicach Zamościa polskie oddziały pokonały także armię konną Budionnego. We wrześniu w tzw. Bitwie Nadniemeńskiej Wojsko Polskie rozbiło 4 armie sowieckie. Po tej klęsce bolszewicy zaprzestali dalszej walki i poprosili o rozejm. Rokowania pokojowe między Polską a Rosją zakończyły się podpisaniem traktatu pokojowego 18 marca 1921 roku w Rydze, znanego także jako pokój ryski. Postanowienia traktatu.
Ustalenie granicy między Polską a Rosją sowiecką wzdłuż dawnej granicy drugiego rozbioru, zobowiązanie obu stron do nieingerowania w sprawy wewnętrzne, wzajemne zrzeczenie się odszkodowań, wypłata Polsce 30 milionów rubli w złocie, było to niewykonane postanowienie przez bolszewików, zwrot mienia zagrabionego w czasach carskich, również niezrealizowane przez bolszewików, oraz uznanie panowania bolszewików na Ukrainie i Białorusi, a więc wycofanie się Polski z sojuszu z URL. W wyniku tych decyzji za wschodnią granicą Rzeczpospolitej pozostało około miliona Polaków. W lipcu 1920 roku w trakcie najazdu bolszewickiego na Polskę Rosjanie przekazali Litwie zamieszkane w większości przez Polaków Wilno. Litwini ustanowili miasto swoją stolicą, a polskie władze pod naciskiem zachodnich mocarstw musiały uznać ten fakt. Sytuacja zmieniła się, gdy bolszewicy zaczęli przegrywać wojnę z Polską. Wówczas generał Lucjan Żeligowski na polecenie Piłsudskiego upozorował bunt swoich oddziałów i 9 października 1920 roku zajął Wilno. Wskutek przeprowadzonego referendum Wileńszczyzna została w 1922 roku włączona do terytorium Polski. Górny Śląsk i Śląsk Cieszyński. Górny Śląsk od czasów średniowiecza leżał poza granicami Polski, jednak znaczna część mieszkańców tego regionu nadal uważała się za Polaków. Pogarszające się relacje między nimi a Niemcami doprowadziły w sierpniu 1919 roku do pierwszego powstania śląskiego. Po roku wybuchło drugie powstanie śląskie, oba zrywy zostały jednak stłumione przez Niemców. O przyszłości Górnego Śląska miał rozstrzygnąć plebiscyt przeprowadzony w marcu 1921 roku. W jego wyniku większość Górnego Śląska przyznano Niemcom, chociaż za przyłączeniem do Polski opowiedziało się prawie pół miliona głosujących. W plebiscycie wzięły udział także osoby urodzone na Górnym Śląsku, ale już tam nie mieszkające. Polakom udało się sprowadzić jedynie około 10 tysięcy osób, podczas gdy Niemcom ponad 200 tysięcy. Przywódca miejscowej ludności polskiej Wojciech Korfanty zarządził w maju 1921 roku strajk generalny. Protesty przerodziły się w trzecie powstanie śląskie. Doszło do krwawych walk polsko-niemieckich, m.in. o Górę Świętej Anny. Walki przerwała interwencja państw zachodnich, które w październiku 1921 roku ponownie podzieliły sporne terytorium. Dzięki zrywowi Ślązaków Polska otrzymała 1/3 obszaru plebiscytowego, jednakże obszar ten zawierał większość tamtejszych zakładów przemysłowych, a więc Polska wyszła z tego dosyć korzystnie. Odrodzona Rzeczpospolita toczyła również spór o granice na południu. Znajdujący się tam Śląsk Cieszyński od XIV wieku nie należał do Polski. Nadal jednak mieszkała tam głównie ludność polskiej narodowości. Strona czechosłowacka natomiast traktowała ten obszar jako swoje historyczne terytorium. W styczniu 1919 roku wojsko czeskie rozpoczęło działania zbrojne, ale zostało powstrzymane przez zachodnie mocarstwa. W lipcu 1920 roku sporny region podzielono po połowie, przy czym cały okręg przemysłowy przypadł stronie czeskiej, a więc tym razem się Polsce nie poszczęściło. Na terytorium Czechosłowacji pozostało blisko 150 tysięcy Polaków. Stolicę regionu Cieszyn i kilka innych miejscowości przydzieliła linia graniczna. Równie niekorzystnie wyznaczono granice na Spiszu i Orawie. I teraz na mapie widzimy drugą Rzeczpospolitą, odrodzoną po okresie zaborów. Mamy tereny sporne na Pomorzu, mamy także Gdańsk, który został ustanowiony wolnym miastem Gdańskiem. Mamy Śląsk Cieszyński i widzimy też, że znaczna część tych kresów wschodnich nadal pozostaje w granicach Związku Radzieckiego. Proces wytyczania granic II Rzeczpospolitej trwał prawie 5 lat. Ostatecznie zostały one uznane przez zachodnie mocarstwa dopiero w marcu 1923 roku. Polska obejmowała wówczas około 390 tysięcy kilometrów kwadratowych i liczyła 27 milionów mieszkańców. Było to szóste pod względem wielkości państwo w Europie. Dziękuję za uwagę.